Mama, tata, mamusiu, dlaczego masz torbę w ręce? Czy my gdzieś idziemy? Tak, mamy niespodziankę dla Was. Dzisiaj jest bardzo ładna pogoda i pomyśleliśmy, że zrobimy wycieczkę do zoo. O, bardzo się cieszę. O, jak fajnie, nie mogę się doczekać. No to chodźmy, na co czekamy? Tak, tato. Po przybyciu do zoo przy kasie kupiliśmy rodzinny bilet. Na szczęście jesteśmy jednymi z pierwszych. Jest pusto. Masz rację. Wiecie co, dziewczynki? Za godzinę odbywa się tutaj Sea Life Show. Naprawdę? Z prawdziwymi rybami? Dokładnie mówiąc, chyba z delfinami, bo ryby aż takich sztuczek nie potrafią robić. O, delfiny! Musimy tam iść! Koniecznie. Ja też na to mam ochotę. Tak. Pójdziemy na ten show, na pewno będzie interesujący. Patrzcie, pierwsze zwierzęta w zoo to ptaki. Jakie słodkie. To papuszki. O, a będziemy mieć kiedyś w domu może papuszki? Tak, Klara, byłoby fajnie, ale niestety nasze mieszkanie nie jest za duże. Papugi mogłyby mieć tylko małą klatkę i chyba czułyby się jak w więzieniu. Tu w zoo mają ptaki o wiele więcej miejsca. Chyba masz rację, mamo. To niech zostaną lepiej w zoo. Chodźmy, jestem ciekawa, jakie zwierzęta dalej będą. O, jakie fajne zwierzątka. Co to za gatunek? To są czerwone pandy. O, pandy. Tak, żyją w krajach himalajskich i jedzą przede wszystkim bambus. O, bambus. Duże węże! Są one jadowite? Nie wiem, ale jeden z nich na pewno jest jadowity. Oh, na szczęście są za szkłem, a my przed szkłem. O, oh, konik polny, patrzcie tam do góry! Jaki śliczny zielony. Ma silne odnoże i potrafi daleko skakać. Ja się ich trochę brzydzę. Wolę iść dalej. Mi się tu za bardzo nie podoba. Dobrze, odwiedźmy inne zwierzęta. Tak. Wow, niedźwiedzie polarne. A, widzicie tego pingwina? Jaki słodki. Zareagował na mnie. O, ten pan wszyscy okrucenie. Co on tam robi? Zaraz zobaczymy. Nakarmił mojego pingwina. Niedźwiedzia też. Idziemy dalej? W tym kierunku już nie ma zwierząt, ale w tamtym jest mała farma. Tam można zwierzęta głaskać i karmić. Hura, zawsze chciałam karmić zwierzęta. Wiecie, co przeczytałam? Stadnie nie goni. Można pojeździć na kucykach. Chciałabym, jestem na kucyku. A ja też. Spodziewałam się. Najlepiej od razu zadecydujmy, kto pierwszy pojedzie, żeby później nie było kłótni. No dobrze. No to wyliczę. 1, 2, 3. Pierwsza na kucyku, jedziesz ty. Oliwia, jedziesz pierwsza. Mam szczęście. O nie, ja chciałam pierwszą. Kochanie, następnym razem ty będziesz pierwsza. Dobrze, no to chodźmy do kucyków. Dzień dobry. Proszę, 2 razy jazda na kucyku. Chętnie, 1 runda kosztuje 4 zł. Proszę, 8 zł za 2 jazdy dla dziewczynek. Proszę. Dziękuję bardzo. Wspaniale. Kto się odważy jako pierwszy? Ja! Dobrze, chodź ze mną. Zobacz, to nasze kucyki. Cookie i Dolly. Powiedz, na którą chcesz jechać? Oh, na Cookie chcę. Dobrze, chodź, pomogę ci. Oh,
fajnie było. Teraz ty. W końcu. Tobie też przedstawię kucyki. Zobacz, to Kuki i Doli. Na którym chcesz jechać? Ja bym chciała na Doli jechać. Dobrze. Chodź, pomogę ci wejść. Aha. I hop. Jazda na kucykach była dzisiaj dla mnie najlepsza. Dla mnie też. Tak myślałam. Wiecie co? W zagrodach obok jest jeszcze dużo więcej zwierząt. Można je nawet pogłaskać i nakarmić. O tak, pójdźmy tam, co? Oczywiście, chodźmy. Dzień dobry. Dzień dobry. Jeżeli chcecie, wybierzcie sobie jakieś warzywko ze skrzynki i nakarmcie na przykład królika albo świnkę. O tak, ja chcę. Każdy proszę tylko jedno warzywo. To ja proszę sałatę. Ja wezmę pomidor. Dziękuję. Proszę, proszę. Te małe owieczki są słodkie, chcę je pogłaskać. O, i zjadła ten pomidor. Nie szkodzi, tak chciałam jednej z niej dać ten pomidor. Jakie słodkie prosiaczki. I takie wesołe. O, patrzcie, mama krowa i cielątko. Widziałaś, wypiło mleko od mamy? Tak, widziałam. Mamo, trochę jestem głodna. Ja też. Widziałam, że zaraz za stajnią sprzedają lody i picie. Macie ochotę? Tak. Dobrze, chodźmy. Poza tym Sea Life Show się zaczyna niedługo. Okej. Spójrzcie, tu mają lody, soki i inne rzeczy. Ja loda nie chcę. Ja poprosiłabym o sok. I jeszcze orzeszki z automatu. A ty, Oliwia, co chcesz? Ja chcę tylko loda. Dobrze. Klara, jaki sok ty chcesz? Zobacz, są różne. No to proszę wiśniowy. Okej. Dzień dobry, proszę sok wiśniowy i jednego loda. Chętnie. $9, proszę. Dziękuję bardzo. Po tej małej przekąsce zwiedziliśmy jeszcze resztę zoo. A już za pół godziny zaczął się Sea Life Show. Dzień dobry. I witam Was w Toka Boka Sea Life Show. I życzę Wam udanej zabawy.